Witam serdecznie wszystkie znaki zodiakalne barana, lwa i strzelca, czyli znaki ognia. Właśnie dla tego żywiołu ognia, jakim są te znaki, właśnie te znaki szybkie, jak baran, lew, strzelec, zrobię dzisiaj czytanie z kart Lenormanda i tarota na miesiąc lipiec. Zobaczmy, co przyniesie lipiec. Proszę wszystkie zodiakalne barany, lwy i strzelce o subskrypcję mojego kanału i lajki oraz komentarze, wymianę ze mną przez e-mail. Robię również indywidualne czytania przez e-mail dla Państwa, gdzie mogę bardzo dokładnie przyjrzeć się wszelakim problemom Państwa i zapytaniom. Także zapraszam serdecznie, a dzisiaj zobaczymy sobie, co przyniesie lipiec i na co należy zwrócić uwagę. Szczególnie wszyscy ci Państwo, którzy pytają o sprawy związkowe, ponieważ jest tutaj już na pierwszej karcie pokazany związek miłosny, partnerski, jakaś relacja, romans, rodzina, mąż. Szczególnie o te sprawy tutaj chodzi. Ale jeśli są osoby wśród Was, którzy nie pytają o związki, to są to również różne układy, kontrakty, różne układy po prostu pracownicze czy właśnie finansowe, tak? Także bierzcie sobie to do swoich pytań. Chodzi tutaj o właśnie dwa aspekty. Jeden aspekt chodzi tutaj o uczucia, emocje. Emocje będą w lipcu silne. Szczególnie właśnie Państwo, którzy pytają o związki, relacje, jakieś miłosne, tutaj partnerskie sprawy, tak? Bardzo silne emocje, które pływają w te i we w te, czyli szamocą się w te i we w te, prawda? I będą w lipcu bardzo silne i namiętne. I będzie, kochani, tutaj szczęście, karta słońca, czyli szczęście, gorące pożądanie, gorąca miłość, żar, wręcz żar czuję miłości z tych kart. Także będzie jakiś piękny tutaj miesiąc dla partnerstwa. Być może jedziecie na wspólny urlop, być może jesteście tutaj, nie wiem, macie jakieś plany razem. To wszystko tu będzie pozytywnie. Szczególnie Państwo, którzy chcą mieć dzieci, zajść w ciążę, będzie to możliwe w lipcu. Lub Państwo, którzy chcą zacząć nową relację, nową szansę dać właśnie temu związkowi, który być może był do tej pory jakiś problematyczny. Jest nowy początek, jest uleczenie się relacji z różnych tutaj problemów, jest ewentualnie ciąża, dziecko, jeśli tego chcecie, pragniecie, planujecie, to na pewno będzie dobry rozwój sytuacji, aż te karty tutaj mi promieniują szczęściem, tak? Także na pewno jest to bardzo, bardzo pozytywny rozwój w lipcu dla baranów, lwów i strzelców, kochani. Nawet jeśli jesteście singlem, być może w lipcu poznacie kogoś właśnie, kto jest tutaj dla związku bardzo odpowiednią osobą i zakochacie się, tutaj emocje są, przepływają właśnie duże emocje, tak? Czyli zakochacie się, będzie jakiś nowy początek relacji, czyli będą też rozmowy, jakieś wyjaśnienia, sprawy tutaj się potoczą właśnie szybko, tak? Szybko. Być może będzie to szybkie tempo, nerwowe, chaotyczne, ale te karty już mówią, że jest to szczęście. I wszyscy Państwo, co pytają o kontrakty, jakieś układy tutaj finansowe czy pracownicze, tak? Nowa praca czy zmiana pracy, to też tutaj mamy dobrą kartę przy pieniądzach, przy finansach, tak? Finanse plus słońce, zupełnie wspaniały rozwój finansowy, proszę Państwa. Także wszystko będzie tutaj dobrze, wszystko się rozwinie, jakiś nowy początek, może nowy kontrakt, nowa praca, nowy awans, nowe środowisko pracownicze, nowe jakieś tutaj korzystne układy, tak, które przyniosą kasę. Proszę Państwa, kasa jest tutaj w pozycji szczęścia, czyli wszystko będzie dobrze również dla tych baranów, lwów i strzelców, którzy pytają o pracę i finanse.
bardzo pozytywne karty. Jeszcze, żeby było to wiarygodne, kochani, co mówię, to chcę powiedzieć, że karty Tarota, ponieważ już wcześniej właśnie rozłożyłam to, by te karty do mnie przemówiły, promieniowały, mi już przekazywały, prawda? Ja to po prostu muszę przejść w taki jakby w stan takiego jakby no tutaj katarzis z tymi kartami, muszę się z nimi porozumieć i właśnie one już mi tutaj przekazały to samo. Tarot mi powiedział to samo, co Lenormand. Proszę Państwa, jeśli chodzi o związek czy pracę, tutaj będziecie mogli w lipcu zbudować coś stabilnego. Jest to karta stabilności, budowania czegoś solidnego, długotrwałego. Jest to karta radości, czyli radujecie się, tańczycie, śpiewacie, cieszycie się, bo coś właśnie wyszło bardzo pozytywnie po Waszej myśli. Rozwój jest wspaniały. Można na tym tutaj bazować, można się na tym opierać, tak? Jest po prostu tempo, jest akcja, jest tutaj pozytywna jakaś tutaj energia. No, radość, kochani, świętujecie, coś po prostu tutaj, jak to się mówi, obtańcowujecie z radości, czyli jesteście szczęśliwi, coś się uda. W tempie bardzo szybkim, ósemka buław, czyli akcja, aktywność, energia, szybkie tempo. Także szybko się coś tu rozwinie, czy w związku, długotrwały, solidny związek, na którym można budować właśnie tutaj i partnerstwo, i dom, i rodzinę, i być może jeśli chcecie mieć dziecko, to dzieci, ciąża. Także w szybkim tempie tutaj się może coś w lipcu rozwinąć dla baranów, lwów i strzelców. Również tutaj rydwan, kochani, rydwan to jest no narwaniec, czyli szybkie tempo pędzi do Was, tak, jakiś mężczyzna, być może jakiś nowy partner, czy ten były partner właśnie z taką emocją, z taką energią tutaj rydwanu. Uważajcie, bo może być to narwaniec i furiat, także trzeba troszeczkę tutaj uspokoić te emocje. No, jeśli jest to taki właśnie partner, który do Was tu podąża, to trzeba go utemperować, ponieważ on jedzie, nie wiadomo gdzie dojedzie, ale no, pędzi do Was, chce coś z Wami tutaj spróbować. Facet po prostu, który jest temperamentny, charyzmatyczny, szybki, po prostu no, lubi ruch, tak, lubi akcję, więc też uważajcie, no bo tutaj była już ta karta dziecka i ciąży, więc uważajcie, kochany, byście rzeczywiście no, jakoś się zabezpieczyły, no bo jak taki tutaj facet no, namiętny, charyzmatyczny, narwany, tak, Was dorwie, to po prostu no nie wiadomo teraz, w którą stronę to wszystko się rozwinie, tak? Rydwan może zawsze pojechać w prawo lub w lewo, więc uwaga, utemperować swoje wszystkie tutaj jakieś pociągi, tak? Więc no, no dobrze, no żarty żartami, ale będzie tu szybki jakiś ruch w kierunku zmiany i jeszcze do tego karta śmierci, czyli kochani, wszystko co stare po prostu się zakończy, nowe perspektywy, nowe plany, nowy związek, być może nowe jakieś układy w pracy, nowe finanse, czyli nowe tutaj światło w tunelu, piękny jakiś nowy czas dla Państwa przyjdzie, gdzie narodzi się zupełnie nowa era, tak? Czyli nowy początek czegoś wspaniałego, pozytywnego, ponieważ mamy kartę Słońca, więc to jest bardzo pozytywny rozwój, proszę Państwa. Przede wszystkim dla tych, którzy szukają tutaj pracy, awansu, finansów, lepszych jakichś tutaj materialnych spraw, podziw dla Waszej osoby i pracy. Respekt, zaduma, za pochwała, docenienie Waszej pracy, trójka pentakli, czyli docenienie Waszych trudów, Waszych tutaj wysiłków i Waszego, no, Waszej pracy w pocie czoła, więc jesteście na piedestale, wszyscy Was podziwiają, pracujecie w zespole, jesteście radośni, szczęśliwi, więc bardzo dobry rozwój tutaj różnych spraw. Jeśli nie chodzi o pracę, tylko o związek, to również byliście pracowici, cierpliwi, czekaliście, pracowaliście nad tym związkiem, teraz zbieracie owoce, jesteście podziwiani w partnerstwie, w rodzinie, wszyscy Was doceniają i respektują, kochani. Więc wygrana jakaś, bardzo pozytywne karty dla baranów, lwów i strzelców, no po prostu te karty do mnie tutaj krzyczą, że rozwinie się wszystko w lipcu pozytywnie dla Was. Więc być może spełnienie marzeń, spełnienie tutaj różnych jakichś takich pięknych
emocji, chwil, no życzę Wam tego. Zobaczmy jeszcze tu energię, Energy Tarot, co, jakie energie są ważne dla baranów, lwów i strzelców, jakie energie są ważne dla baranów, lwów i strzelców, jakie energie są ważne dla baranów, lwów i strzelców, jakie energie są ważne dla baranów, lwów i strzelców, jakie energie są ważne dla baranów, lwów i strzelców w miesiącu lipcu, jakie energie są ważne dla baranów, lwów i strzelców dla miesiącu lipcu, w miesiącu lipcu. Czyli tutaj, kochani, jakaś piękna siła księżyca. No mamy przecież pełnię księżyca, czyli wszystko, co afirmowaliście, medytowaliście, prosiliście, spełni się, kochani. Jest tutaj pełnia księżyca na tej karcie, no niesamowite, no wszyscy, co właśnie ze mną afirmowali, wszystkie znaki barana, spod znaku barana, lwa, strzelca, więc spełnią się Wasze marzenia, afirmacje, spełnią się Wasze prośby. Afirmujcie codziennie, kochani, teraz przez ten tydzień i są energie tak silne. Afirmujcie, medytujcie, manifestujcie miłość i szczęście. Na pewno to się spełni, o tym mówi ta karta. Proszę zobaczyć, ta osoba prosi tutaj księżyc o pomoc, dotyka tego księżyca, głaska go, nosi go jakby, tak? Jest z nim w kontakcie, jest z nim tutaj, jak widzicie, za pan brat, czyli właśnie w ten sposób proszę Was, byście też wierzyli w tą energię księżyca, teraz tak zwanego truskawkowego w czerwcu, i prosili właśnie o spełnienie marzeń w lipcu, o to, by ten następny miesiąc właśnie przyniósł Wam bardzo pozytywne tutaj sprawy, czy właśnie na poziomie związku, czy w pracy, czy w finansach. I to się spełni, kochani, bo tutaj jest właśnie wszelkie dobra księżyca, wszelkie dobra księżyca, o tym mówi ta karta, kochani, więc zwróćcie się właśnie do pełni księżyca o pomoc. I widzicie, tutaj wszechświat działa, tu są właśnie działania księżyca, że wszechświat słucha Was i wykonuje tutaj swoją pracę, prawda? Także właśnie to jest to, żebyście w to uwierzyli i prosili właśnie tutaj o pomoc. Zobaczmy teraz orakel miłosny. Co powie orakel miłosny dla wszystkich, którzy są zakochani lub pytają o związek, lub singli, którzy szukają partnera, partnerki. Abhängigkeit, czyli uzależnienie, że uzależnienia, jakby uzależnienia mają działanie na twoje romantyczne życie, że jakieś właśnie uzależnienia, czy od partnera, czy od seksu, no czy nie daj Boże od jakichś właśnie tutaj, no nie wiem, narkotyków, czy alkoholu, czy no czy może nawet papierosów, tak? Bo to jest też uzależnienie przecież. Czy no nie daj Bóg od leków, tak? Że one właśnie mają wpływ na twoje życie właśnie romantyczne w związku. Czyli ważne by się z tego uwolnić w lipcu lub zdać sobie z tego sprawę, proszę Państwa, od czego jesteście uzależnieni, czy to od partnera za bardzo, czy bardzo, nie wiem, czy za bardzo jesteście z nim jakoś takie, no, jak to się mówi, nie możecie bez niego żyć, tak? Jesteście od niego uzależnione, czyli nie możecie istnieć same, jako istota właśnie samodzielna, tylko cały czas jesteście tylko na niego jakby spisane. To też jest właśnie typ takie uzależnienia, tak, od osoby, lub właśnie uzależnienie od seksu, że no po prostu on manipuluje Was poprzez seks
i wy potrzebujecie właśnie tego seksu, ponieważ no, nie możecie już sobie wyobrazić bez niego życia. Proszę uważać lub no, inne różne jakieś używki, tak, które wpływają na twoje życie właśnie partnerskie, przypuśćmy je burzą, czy niszczą, czy psują, czy nie wiem, powodują kryzysy. Więc zdaj sobie sprawę z tego, co to jest, co obciąża ciebie i twoje życie romantyczne, partnerskie. Zdaj sobie z tego sprawę właśnie w najbliższym miesiącu lipcu, by to albo zredukować, albo zlikwidować, albo w ogóle wyeliminować z twojego życia. Ale pierwszy krok to jest właśnie zdanie sobie z tego sprawę, co przeszkadza, co psuje relacje. Zobaczmy jeszcze anioła, który towarzyszyć wam będzie w miesiącu lipcu. Zobaczmy, co powie anioł, jaką wskazówkę da anioł. Proszę anioła o wskazówkę dla barana, lwa i strzelca na miesiąc lipiec. Proszę cię, aniele, o wskazówkę dla barana, lwa i strzelca na miesiąc lipiec. Proszę. Engel der Veränderung, czyli anioł zmian. Coś się musi przemienić, zmienić w swoim życiu. Na pewno się coś zmieni, ponieważ tutaj jest śmierć. Śmierć oznacza radykalną zmianę, szybkie zmiany jakieś, które nadejdą. Szybkie, ponieważ mieliśmy 8 buław, rydwan, także szybko coś się wydarzy. Szybkie przemiany w twoim życiu, śmierć, zupełnie coś nowego, tak? Więc kochani, der Engel der Veränderung, to znaczy właśnie anioł zmian, że musisz właśnie w życiu sobie uzmysłowić to, że muszą nadejść jakieś kroki właśnie ze zmianą. I te zmiany prowadzą cię do nowych przygód, nowych dróg. I twój anioł będzie stał przy tobie i będzie ci ciągle przypominał, że właśnie te pozytywne zmiany prowadzą cię do odnalezienia głębszego sensu w życiu i że powinieneś mieć odwagę, by oddać się jakby temu potokowi życia i tym właśnie zmianom, które nadchodzą. Czyli przyjdą jakieś zmiany, kochani, do was, co mówi już tutaj wyraźnie karta Tarota, czy w związku, czy w pracy, czy w finansach. Jest to jednak pozytywnie, pozytywnie. Czyli pozytywne zmiany nadchodzą. Czy ciąża, czy dziecko, czy urodzenie właśnie jakiegoś dzieciątka. Więc pozytywnie coś się tutaj świetnie rozwinie. Coś stabilnego, na czym można budować. Tak? Więc kochani, barany, lwy i strzelce, tego wam życzę z całego serca. Życzę wam, by w lipcu przyszło do was coś wspaniałego, piękne zmiany. Tak? I same pozytywne, nowe szanse na lepszy związek, czy na lepszą pracę, lepsze zarobki. Wszystkiego dobrego, pięknego miesiąca lipca i do usłyszenia już wkrótce, kochani. Proszę o subskrypcję, lajki, komentarze, proszę o maile do mnie. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia w następnych filmikach.